Czy wiesz, że za kulisami tej pięknej i potężnej Etiopii kryją się rozbite księstwa? Dziś w grze Victoria 3 stanę na czele jednego z nich i rozpocznę misję zjednoczenia ich w cesarstwo Etiopii. Ale czy to już koniec? Może to tylko początek podboju całej Afryki. Obejrzyj i zobacz, jak potoczy się cała rozgrywka. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Przy okazji wpadlicie na NB. Macie dziedzictwo Hogwartu w bardzo przystępnych cenach. Zagramy dzisiaj księstwem Szewy, podczas epoki książąt, której to właśnie Etiopia podzieliła się na pomniejsze księstwa feudalne, które ze sobą non-toper walczą o dominację w tym regionie. Aby zakończyć konflikt, musimy zdobyć pod władanie region Amhary oraz Gondoru. Dodatkowo pozwoli nam to stworzyć potężne cesarstwo Etiopii. No dobra, z tą potęgą troszeczkę przesadziłem, ponieważ jesteśmy bardzo biedni, zacofani w technologii produkcyjnej, wojskowej czy też społecznej. Nawet demokracji nie wynaleźliśmy. Na północ od nas znajduje się Egipt, który może nam bardzo przeszkadzać, dlatego od razu zacznijmy z nim ocieplać stosunki, a z księstwami etiopskimi oziębiajmy stosunki, żeby nic nam nie przeszkodziło w zbliżających się wojnach. Ten cały róg Afryki też ma jeden duży problem, totalny brak surowców, który by pozwolił nam stworzyć potężną i prężną gospodarkę. Żelazo, praktycznie go tutaj nie uświadczymy, a węgla to w ogóle tutaj nie ma. Nie uświadczymy też ani ołowiu, ani siarki. A jeżeli myślicie, że będziemy mogli te surowce importować? Otóż nie, mamy izolacjonizm. Dodatkowo on spowalnia nam przyswajanie technologii z okolicy. Dlatego nie ma co za bardzo rozwijać ani naszej produkcji, ani wojska. Lećmy w rozwój społeczny. Tutaj najbardziej mi zależy na centralizacji. Następnie pójdziemy w stosunki międzynarodowe oraz kolonizację. Bo może będziemy mieli szczęście i kolonizując region Turcji, mimo iż występuje tutaj malaria, dostaniemy dostęp do węgla w regionie jezior. Reforma Etiopii to będzie istna masakra. Właściciele ziemscy 60% siły i dodatkowo jeszcze władca ich wspiera. To jest nie do ruszenia. Jestem pewien, że podczas reformowania tego kraju czeka nas nie jedna, nie dwie, a wiele wojen domowych. Jednoczenie Etiopii zacznijmy od wojny z Sidomem. Tutaj te kraje w regionie Amhary mają mniejsze armie, więc łatwiej będzie nam podbić ten cały region. Zwłaszcza, że nadszedł książę Banita. Pewien wyjęty spod prawa szlachcic z dynastii salomońskiej błyskawicznie zyskał wpływy i popularność. Teraz, gdy pokonał wszystkie nasłane na niego armie i jego celem stało się nasze państwo, Szewa i jego tron, który chce objąć używając siły. I powiem wam szczerze, najlepsze co możemy zrobić, to dopuścić do tego, żeby on przejął władzę w naszym kraju. Dajmy mu tron. Książę królewskiej krwi, Teodor Solomon. To jest istny przekozak, już wam mówię dlaczego. Nie dość, że robi taką dziarską minę, dodatkowo ma pewien unikalny bonus. Książę Banita, który daje mu ofensywę armii plus 30, dodatkowo jest wielkim strategiem ofensywnym, co dodatkowo wzmacnia jego ofensywne działania. No a my tych ofensywnych działań będziemy tutaj mieli co niemiara. Dlatego czynię go naszym generałem, od razu przypisuję go do naszych armii. Jak to się robiło? Bo jeszcze wojna się nie zaczęła. Troszeczkę zardzewiałem. Gojan wsparł nasz pierwszy cel i w sumie dobrze. Dodajmy kolejny cel wojenny. Przyda nam się też drugi strateg. Najlepiej ten defensywny. I jego wyślijmy na południe, żeby tutaj bronił naszych granic. No gorzej, jak się nam trzeci front zrobił. Do broni! No to jazda! Jak on miarzy przeciwnika! I teraz na południu trzymamy front, staramy się tutaj bronić, a na północy przemy wraz z naszym dowódcą, żeby zająć jak najszybciej ten najpotężniejszy kraj. Co bardzo szybko nasza ofensywa postępuje, no nawet nie zdążę kliknąć. Już po prostu miarzymy przeciwnika, granica się trzyma, super sprawa. I cyk, pierwsza kapitulacja i ruszamy dalej z frontem południowym. A że te armie są znacznie mniej liczne, bardzo szybko przełamujemy front, dzielimy go na kilka i każdy z nich pchamy osobno do kolejnej kapitulacji i pozostaje. I ostatnie państwo pada. Zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Mamy też 33% szans na zniesienie pańszczyzny, co też zrobię, mimo iż właściciele ziemscy się wkurzą. Kolejnym naszym celem będzie Harar. Tutaj na szczęście widzę, że na razie go nikt nie wspiera. Kto wie, może się podadzą bardzo szybko. What the f***? Pańszczyzna od razu przeszła? Super! No i niestety Herer chce wojny, dlatego wyślijmy naszego księcia Banitę na front. Niech miażdży przeciwnika, Boże, jakie to jest piękne. Serio, my w tym momencie nawet nie wiem, czy nie mamy silniejszej armii od Egiptu. Nie, może to sprawdzę? I kolejna kapitulacja. Velega w ogóle nie przystąpiła do wojny, totalnie się poddała. Ja tego nie rozumiem, jakim cudem przeszła mi wolność sumienia. Mamy bardzo duże szanse na przeprowadzenie armii zawodowej, a to osłabi arystokrację, więc jest mi to na rękę. Tymczasem kolejna ofensywna północna. Tym razem zjemy kolejne dwa kraje. O co tu chodzi? Czemu to wszystko przychodzi za pierwszym razem? To jest chyba moja najbardziej szczęśliwa kampania ever. Kapitulacja
kapitulacja, kapitulacja, kapitulacja i kapitulacja. No i chciałbym powiedzieć, że czas na ostatnią wojnę o zjednoczenie Etiopii, ale nie możemy przekroczyć 50 punktów złej opinii o nas, więc musimy troszeczkę się wstrzymać z naszymi podbojami. Dlatego możemy troszeczkę poogarniać nasz rynek. Mamy tutaj za dużo herbaty, za dużo tkanin, a tylko możemy pokasować, no, na przykład herbatę. Mamy też dużo nowych, niewcielonych obszarów administracyjnych, w zasadzie jeden, więc dobudujmy kilka urzędów. Że niby mam się podporządkować, no chyba nie, chociaż mogę mieć dostęp w końcu do rynku brytyjskiego, czyli dostęp do węgla i dostaję też taką fajną kurtałkę. No dobra, ale nie, będziemy na razie samodzielnie stanowili o przyszłości naszego królestwa. Niestety, no mamy troszeczkę też problemu z religią i kulturą, dlatego na podbitych terenach, jak nie tylko, wezmę promowanie narodowych wartości. Całkiem to skuteczne, zobaczcie jak szybko to leci w dół wszystko, jak wzrasta nasza prawdziwa religia. Okej, świat już trochę zapomniał o tym, co zrobiliśmy ostatnio złego, ale Egipt nie zapomniał, wsparł naszego przeciwnika. Kto wie, może uda nam się podbić Erytreę od Egiptu? Ukończyliśmy przynajmniej epokę książąt. Co mi to dało? Nie wiem. Dobra, ja wojny z Egiptem zdecydowanie jednak nie wygram, ale chociaż tyle będziemy mieli, że zdobędziemy wszystko, co jest nam potrzebne do utworzenia Etiopii. Niewiele nam brakło, żeby mieć nasze pełne granice, ale tak czy siak Szewa zmienia się w Etiopię i w zasadzie mamy tylko tyle dzięki temu. To oczywiście początek naszej podróży, teraz lecimy pod podbój Afryki, a jeżeli podoba Ci się to, co robię, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji oraz lajka pod tym filmem. Nasze społeczeństwo wygląda na znacznie szczęśliwsze, mimo iż realnie bogatsze zbytnio nie jest. Jesteśmy już takim potężnym cesarstwem, że możemy mieć jeden interes na świecie już zadeklarowany i chyba zainteresuje się rządziem, czy jakkolwiek się to wymawia. Pięknie, zamęt spada na naszych terytoriach, bardzo mnie to cieszy. Kolonizacja eksploatacyjna, co w zasadzie zaorało mój poziom zarządzania państwem, ale spokojnie, za chwilę sobie damy z tym radę. Chcemy założyć kolonię tylko i wyłącznie w tym jednym regionie. 2565 dni, o mój Boże. 81 lat do wynalezienia zapobiegania malarii, no troszeczkę z tym poczekam. Musimy też dobudować kilka zakładów włókienniczych, kilka fabryk mebli, żeby polepszyły się warunki bytu naszej populacji. A z tego co widzę, to nagle potrzebują zboża, tytoniu, drewna jeszcze więcej. Te publikacje to źródło kłamstw, trzeba je skrytykować. Wow, udało się. Ej, może zaraz zniosę ten zakaz niewolnictwa. Psychoza właścicielu w pracy dobrowolnej. Okej, to coś nie wróży nam dobrze. Ale że to przeszło? Nie, no i teraz będzie, że mam jakiś cheat engine do reform w tej grze. Myślę, że to już jest totalnie nieaktualne, więc niech tam się tym zajmuje, kto się tym zajmuje. Ale że właściciele ziemscy są jeszcze lojalni wobec mnie. Zabrałem im pańszczyznę, zabrałem im dowolną pracę. Co tu jest nie tak? Jeszcze może prawa kobiet za chwilę wprowadzimy, jak tak dalej pójdzie. Na razie to jednak chcę policję wyspecjalizowaną. O nie! To przeszło! Teraz przez to podatków nie zbieram. Dobra, jak najszybciej urzędy musimy zbudować. Niedawno zlecono budowę posągu uwieczniającego ważną personę, którą jest cesarz Teodor Solomon. I myślę, że tak, jak najbardziej na tym mi zależy mieć swój posąg, nie? W końcu postać z takim dumnym nosem zasługuje na posąg. O, Egipt jest słabszy ode mnie, zobaczcie. Mam 35 rangę, oni 41. Czyżby to był wreszcie ten moment, w którym... Nie, no dobra, oni wciąż mają silniejszą armię. To teraz czas ponadrabiać troszeczkę technologii wojskowej, a potem weźmiemy się za nasz przemysł, bo nawet tokarek nie mam. To jest tragedia, dosłownie, to jest tragedia. Zdobyliśmy cały obszar Warsangali dla nas i to jest super ważny obszar, ponieważ mamy tutaj kopalnię żelaza, od razu je robię. I będziemy musieli też za chwilę zrobić narzędziownię u nas. Dobra, zmieniłem metodę produkcji już na nowocześniejszą, wreszcie konstrukcje stalowe. Jesteśmy co prawda na minusie, ale mamy spore zapasy. Ewentualnie będę żonglował pomiędzy tymi dwiema metodami produkcji. Ja tu chcę się pokojowo zjednoczyć, ale niestety Egipt znowu wtrąca się do naszych działań. No kto wie, może tym razem coś wygramy. Bo wygląda na to, że mamy przewagę jakościową nad Egiptem, dajemy radę. Hurra! I Egipt skapitulował. Mam też już pierwszą fabrykę broni, więc możemy robić nowocześniejsze uzbrojenie. Tylko potrzebujemy też więcej tego lepszego drewna, a to oznacza wtedy, że będę miał mniej tego gorszego drewna, co jest dla nas bardzo złe. Kolejna wojna, co prawda z Imperium Osmańskim, ale nie zdążyli dotrzeć na front, więc powinniśmy spokojnie wygrać całą tą wojnę. O, i dostajemy też datki od państw kolonialnych, które...
zwiększą poziom życia klasy niższej. Bardzo mi się to podoba. Zacieśnimy relacje z Francją. I proszę, Etiopia zajęła cały róg Afryki. Mamy chyba problem. Wielka Brytania podbiła Egipt, a u mnie panuje wielki głód. Ale z dobrych informacji mamy już dostęp do tego całego obszaru, gdzie jest węgiel. Tylko teraz trzeba go podbić. No, żeby też już być gotowym na ten węgiel, wynajduję kolej, wynajduję nitroglicerynę. No i super, pierwsze nasze sukcesy za nami. Tylko muszę bardzo uważać na moją opinię na świecie. Nie może przekroczyć 50 punktów. Wprowadziłem przemysłowców do rządu i spróbuję przepchnąć interwencjonizm. No kto by się spodziewał? Normalnie bym się cieszył jeszcze bardziej, ale tak się składa, że wszędzie już mam infrastrukturę na styku. Albo i nie. No to dobra, budujemy się jednak. O, i mamy też możliwość utworzenia szkół publicznych, co jest mi bardzo na rękę. O, poziom piśmiennictwa wreszcie zacznie nam jakkolwiek rosnąć. Pozbędę się też największego obciążenia konsumpcyjnego, podatku na zboże. To jest pierwsza kampania, w której użyłem tego podatku, no ale musiałem, żeby rozwinąć ten kraj, musiałem. Dodatkowi nauczyciele, rodzice z doświadczeniem w nauczaniu domowym zaproponowali pomoc w edukowaniu dzieci. No ale kto będzie wtedy pracował na polach, no? Jak to tak? No ale spróbujmy. Ja w to nie wierzę, u mnie ludzie chcą większe podatki płacić. Co za wspaniały kraj. Dobra, mamy kolej, ale wciąż nie mam węgla, wciąż. Dobra, pierwsze 20 lat minęło i tak nam się mniej więcej świat prezentuje. Co tutaj się dzieje? Nowa południowa Walia się uwolniła, Cink wciąż istnieje. Meksyk jakiś taki większy się zrobił. Stany wolne, czyżby była jakaś wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. Jest nowa Afryka, dziwnie tutaj wychodzi. I wielka Brazylia. W sumie to nadal jakoś tak bez niczego. Prusy toczą wojnę o zjednoczenie Niemiec, ale nic większego się tutaj nie dzieje. Włochy powstały, bardzo fajnie. To oznacza, że niedługo mogą chcieć mnie podbić. Udało się! Wyższe podatki! Jestem na plusie! Bardzo dziwne jest to dołączanie wielkich potęg do wojen w Afryce, skoro i tak nic tutaj nie robią. Ale Francja, czemu stała się wobec mnie agresywna? Ja chcę tylko węgiel, nic więcej! Ale stosunki mamy serdeczne, to jest najważniejsze. Dobra, wreszcie budujemy kopalnię z węglem. Wreszcie. O, Portugalia zrobiła się zielona, czemu? I flagę zmieniła? Ej, ta ostatnia wojna to już jak coś tacy twardzi przeciwnicy. A, to tutaj jest Ruanda. Dobrze wiedzieć. Wreszcie mamy produkcję stali. Co prawda na razie dość małą, stal jest u nas bardzo droga, ale już ruszyła, to się liczy. To już jest nowoczesny przemysł. Mamy też już zakłady motoryzacyjne, więc budujmy od razu kolej. Ja się nad nie zastanawiam. I udało nam się też wreszcie znieść ten izolacjonizm. Tak, to był izolacjonizm. I jeszcze mam dodatkowo protekcjonizm. Uwielbiam. Pierwsze pieniądze z cła już płyną. No i mamy dostęp do całego obszaru Ruandy, który bym chciał bardzo wścielić, no ale niestety nie. I zobaczcie, jak ładnie też przyspieszyły już nasze kolonie do 82 dni. Bardzo szybko teraz będziemy kolonizowali, szkoda tylko, że Francja nam się tutaj wbiła, przez co będziemy mieli problemy. I przeprowadzamy całkowity rozdział kościoła od państwa. Przydałaby nam się jeszcze akceptacja kulturowa, no ale musiałaby wejść inteligencja do rządu, a na to nie ma szans. Oj, źle by było i to bardzo źle. No i pięknie mamy rozkwit linii kolejowych. Na 5 lat możemy dostać pewne małe bonusy, ale powiem szczerze, ja chcę wynaleźć wagony stalowe. Widzę tu pewne problemy, 2 miliony radykałów, no ale to pewnie przez to, że właśnie minął ten okres dotacji od Francji, więc troszeczkę nam wzrosło niezadowolenie. Rok 75 i świat mniej więcej tak się prezentuje. Nasze PKB rośnie bardzo szybko, zamożność również, dlatego postanowiłem nie tylko rozbudować nasze porty handlowe jeszcze bardziej, ale zacząć inwestować w bazy morskie, bo to one zdadzą nam prestiż na arenie międzynarodowej i pozwolą nam deklarować więcej interesów na arenie międzynarodowej. A musimy jakoś tutaj przeszkodzić tej Francji w zdobywaniu Afryki. Bardzo rozwinąłem też moje instytucje, zarówno Kolegium Światy, mamy też naszą policję czy opiekę zdrowotną. Powiew świeżości. Obszar administracyjny o nazwie Oromia wreszcie błyszczy jak nigdy przedtem.
Gratulacje! Niestety, powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że bez jakichś wojen lądowych niestety z Francją albo z Wielką Brytanią się nie obejdzie. Jestem totalnie zablokowany. Nie mam też za bardzo gdzie budować tej mojej floty, bo zapomniałem, że jeszcze przecież ktoś w tych bazach morskich moich musi pracować, a nie mam populacji w takich nadbrzeżnych prowincjach. Nie to co Francja w tej prowincji. Tutaj moglibyśmy piękną bazę morską zrobić. Tylko żeby stoczyć równy bój z Francją, to byśmy potrzebowali z 200 tysięcy wojska. To może jednak zacznę robić tą armię? No to rozpoczynamy wielką kolonizację Afryki. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No na razie bardzo długo w niektórych regionach. Ale jestem już naprawdę potężnym krajem. 13 ranga. Dobra, zróbmy nasze wojsko bardziej nowoczesne. Przynajmniej to zawodowe. Ej! Patrzcie, jak ten świat się cały zbroi. No z Austrią na pewno długo nie będziemy walczyli, więc możemy od niej spokojnie importować bardzo dużo uzbrojenia. A ja właśnie zadeklarowałem interes do całej Afryki Środkowej. Myślę, że zaczniemy ustanawiać tutaj po kolei wasali, których następnie będziemy wchłaniali. Aha, Skandynawia nam robi konkurencję, to niedobrze. Czas na troszeczkę większą wojenkę, w której do broni staje przeciwko Wielkiej Brytanii, ale tylko nie i na szczęście marionetki nie dołączają. Mam też szczęście, bo Wielka Brytania będzie zawiązana też w konflikt z Francją, co dla mnie też jest dobre. I powiem szczerze, zobaczyłem, co mogę zdobyć. Siarka ołów, to jest wszystko to, co znowu potrzebuje moja gospodarka, żeby zacząć jeszcze bardziej szybować. Musimy zdobyć te tereny. I przy okazji też chcę sprawdzić, jak moja armia nowa, wiecie, sobie radzi. No już zobaczcie, mają nawet ubrania i strzelby i w ogóle koniki. Fajnie, nie? Co prawda wiem, że mnie na tą armię zbytnio nie stać, ale damy sobie radę. I super, wojna wygrana. Mogłem nawet zażądać pieniędzy z Wielkiej Brytanii. Nie wiem, nie pomyślałem o tym w ogóle. I to, co najważniejsze, to chcemy skasować wszystkie fabryki i chcemy tutaj wydobywać dużo siarki, dużo ołowiu i wybudować dużo kolei. I zostałem uznany za chyba mocarstwo światowe, bo zobaczcie, ile nagle interesów mogę zacząć deklarować. Muszę mieć dojście do Qingu. A, tak się cieszyłem, a mogę jeden interes więcej. No dobra, to tak czy siak, Qing oraz Skandynawia, bo potrzebuję drewna. Dobra, trochę boję się tego konfliktu, ale spróbujemy zaatakować Francję, więc najpierw pogorszmy z nią relacje. Niedużo nam do tego brakuje. Moim celem będzie podbicie kilku obszarów, które tutaj ma w Afryce Francja. Zobaczymy, ile mnie to będzie kosztowało. O, agresywnej ekspansji 36. Bardzo dużo. Do broni. Czas na naprawdę dużą wojnę. Nasza ofensywa pójdzie praktycznie z każdego kierunku, gdzie tylko mamy. Niestety tylko i wyłącznie lądowego. Moja flota dopiero co jest gotowa. Mamy 20 okrętów, ale żeby tutaj desantować, potrzebuję ich minimum 30, więc jeszcze muszę dobudować 10 okrętów. No ale na razie idzie nam całkiem nieźle. Wygrywamy bitwę za bitwą. Nie ma wojsk francuskich nigdzie w okolicy. Czyżby odpuściła Francja Afrykę? To naprawdę nieźle wygląda. Mianowicie jeszcze fajne jest to w tej wojnie, że jeżeli ją wygram, to zostanę uznany za państwo godne bycia mocarstwem światowym. Więc niezła przyszłość może być przed nami. Ale znowu zapomniałem o wojennych reparacjach. Nie. No ktoś to musi spłacić, to zadłużenie. No dobra, wojna idzie znacznie łatwiej niż myślałem. Zmierzamy ku zwycięstwu. Ale jakby tu przybyła armia francuska cała, bo na szczęście jest jej tu bardzo mało, nie miałbym szans. To jest jakaś masakra. Ej. Całkiem ładnie im zabraliśmy tego terytorium, a nasza pozycja na świecie wzrosła już do 9 poziomu. Dobra, chwilowo musimy spłacić nasze zadłużenie, więc trzeba niedoposażyć naszą armię. To jest najskuteczniejszy sposób, zobaczcie od razu na jaki plus wchodzimy. Tylko ma to swój minus potem. Przed kolejną wojną trzeba przynajmniej rok wcześniej zacząć robić zakupy dla naszej armii. Co czasem może być niezbyt korzystne, zwłaszcza jeżeli to ktoś nas zaatakuje. Dobra, mam dość importowania jedwabiu. Ile bym nie importował, zawsze mam go po prostu za mało. Dlatego podbiję sobie Bangkok od Siamu. No dobra, chyba uda nam się zdesantować, co prawda nie na stolicę, bo wcześniej 3 razy mi się tutaj nie udało, ale znalazłem inne miejsce. No i pięknie, drugi desant zrobiliśmy, jesteśmy obok Bangkoku, co prawda nasza ofensywa leci chyba nie w tą stronę i wiecie co mnie wkurza? Moi dowódcy mi znikają, naprawdę, teleportują się z powrotem do mojej stolicy i z powrotem lecą 60 dni, to już jest któryś raz. Cały czas muszę przydzielać mojego władcę na dowódcę, nie wiem co tu się dzieje w ogóle, czemu tak to tutaj nam zachodzi, no ale dawno nie miałem takiego błędu. Na szczęście moi przeciwnicy są zacofani, więc za chwilę zdobędziemy Bangkok i rozbudujemy go o te jedwabniki? Chyba tak. I wreszcie jesteśmy uznawane po tej wielkiej zwycięskiej wojnie za wielkie mocarstwo. No, to jesteśmy wśród grona najsilniejszych państw na świecie. Spróbuję przenieść zwierzchnictwo Egiptu na nas. Chcę, żeby Egipt należał do Etiopii.
Fajnie, dodatkowo po mojej stronie stanie Hiszpania przeciwko sobie mam tylko Wielką Brytanię, która się mnie realnie boi i przez to oddał cały Egipt pod moje panowanie. Ile surowców jest w Tanganyice, ja tego nawet nie wiedziałem, że mam tu tyle, zobaczcie, węgla, tyle żelaza, ja to muszę od razu rozbudować, bo ja tych surowców bardzo dużo potrzebuję. I w sumie drewno również ja tu chcę, co oznacza, że pewnie będę musiał naprawdę potężnie rozbudować kolej na tym zadupiu. Ile tych wojen w mojej okolicy, co to jest? Rok 1900 miałem wam pokazać, no ale jest troszeczkę po. Tak nam się świat prezentuje. No całkiem okej. Jesteśmy już 6. największą potęgą na świecie. Co tu robi Austria? Super, udało nam anektować się Egipt cały. Co prawda nie wiem co mi to dało, ale cieszę się z tego powodu, bo nagle podwoiłem swoją populację. I teraz to przeklikiwanie dosłownie każdej jednej produkcji. Dlaczego się nie da ustawić tego, żeby automatycznie dobierało najlepszy możliwy albo taki, który my ustawialiśmy jako gracze? Udział w walce o Afryce. Ale ja jestem w Afryce, to jak mam o nie walczyć? Nieważne. Nasze państwo Etiopia jest silnym kandydatem do przejęcia kontroli nad kontynentem afrykańskim. Wszystko to dzięki naszemu rozrastającemu się imperium kolonialnemu. Bo kolonizuje Afrykę. No w sumie to kolonizuje. A propos kolonizacji, właśnie wchodzimy na ostatnią instytucję. Ten moment, kiedy etiopskie PKB przebija właśnie już francuskie. Niesamowite. Mała wojenka domowa, no któż by się tego spodziewał, a nawet chyba dwie. Ale to powinien być ostatni raz, bo wreszcie udało mi się ustanowić wielokulturowość w naszym narodzie. I tak nadszedł rok 1909 i jest to rok, w którym moja niesława spadła praktycznie do minimalnego poziomu. I jest to też rok, w którym Etiopia sięgnie po władzę nad Afryką. W zasadzie właśnie od tego momentu rozpoczynam moje wojny o podbicie całej Afryki, przynajmniej poprzez wasalizację. A zaczniemy od regionów północnych, bo to są wojny z Osmanem, więc to one będą najcięższe. No i powiem wam szczerze, jest wesoło, bo Niemcy są w tej wojnie i jakby to powiedzieć, to zabija moją gospodarkę, bo byli moim głównym partnerem handlowym i tak nagle zdecydowali, że nara Etiopio, nie będziesz mi tutaj nic robić. No ja się bronię przed tymi Niemcami, bronię, trzymam tutaj pozycję, ich jest armia tutaj. Ja zdobyłem cel wojenny, więc to jest najważniejsze, wojna raczej będzie wygrana. No i Tyrol wpadł w moje łapki, no ale czeka mnie jeszcze wojna z Niemcami. To jest co najmniej dziwne. O i Turcja, też jeszcze mam wojnę? Nieważne. Koniec wojny i handel rusza na nowo. To jest mega fajne, że poprawili szlaki handlowe, że nie trzeba ich teraz ustanawiać na nowo, tylko od nowa zaczynają z automatu ruszać, jeżeli były ustanowione. Zajmijmy teraz te pomniejsze państewka we właśnie Afryce Centralnej, chociaż tutaj widzę, że Wielka Brytania mi się wtrąca chyba do działań. Tak, ale to jest kraj nędzny, słaby, od którego chętnie bym podbił jakieś prowincje, ha. Tylko, że to mi dużo agresywnej ekspansji generuje, więc może to na sam koniec sobie zostawię. Niszczyciel i protektor. Tak, mamy teraz bardzo nowoczesną marynarkę wojenną i pójdziemy w defensywę tej floty oraz mamy też i okręty podwodne. Zgubiałem, z kim ja teraz mam wojnę i dlaczego z Francją? No raczej tutaj desantu to mi się nie uda zrobić. Oh my god. Woohoo! Lepsze podatki? Akurat podczas wojny z Tunisem, więc przydadzą nam się pieniążki, bo przez przypadek w tej wojnie jest mój były sojusznik Hiszpan. Chyba nam się uda zdobyć stolicę Turków, super. Ej, czemu te jednostki rosną? O co tu chodzi? Czemu to leci w górę? Rok 1919-1918 i powiem szczerze, moje wojny idą mi znacznie wolniej niż planowałem. Mam bardzo duże problemy z budżetem mojego państwa. Tak duże, że zmniejszyłem moje wydatki, zarówno na budżetówkę, jak i na wojsko, bo mnie po prostu na nie nie stać. Mam wrażenie, że mogłem jednak podporządkować się Francji czy Wielkiej Brytanii i standardowo budować przemysł produkcyjny opierający się na handlu i lepiej bym na tym wyszedł niż stanowić samoistą Etiopię, chociaż z tego też jestem zadowolony. Nie, umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi raczej nie chcemy, bo wolę mieć cła. I w sumie takie pytanie do was, tutaj jeszcze będę grał tą Etiopią, ale pytanie do was, co mogę nagrać po Etiopii? Czy może jakieś państwa macie jeszcze na myśli, które byście chcieli zobaczyć? Napiszcie mi w komentarzu poniżej, a może macie jakieś modyfikacje? To wtedy mi napiszcie nazwy tych modyfikacji, linków nie wklejajcie, bo wtedy YouTube to zablokuje. I je sobie przejrzę i może te ciekawsze wam pokażę w jakichś osobnych odcinkach, więc liczę na wasze komentarze. A tymczasem może wykorzystajmy to, że Niemcy są w wojnie z Rosją, może nie
będą mi ingerowały w wojnę z Tunisem albo Algiersem. A, tylko ja mam tutaj tą mniejszą wojnę. Nieważne. Czas na wojenkę z Francją. Francja mi się wbija do każdej mojej wojny, którą planuję toczyć tutaj na północy, więc z każdej musiałem się wycofać. Dlatego zajmuję się najpierw Francją tutaj na południu, żebym nie musiał trzymać jakichś większych armii w regionie południowej Afryki. Nie, to mi będzie też kosztowało sporo agresywnej ekspansji, no ale jesteśmy pod koniec kampanii, bo zostało na mnie całe 16 lat, więc tak jak trzeba się spodziewać już jakiejś większej koalicji przeciwko nam. No te walki tutaj są mega chaotyczne, mega. Coś mi się gdzieś uda przepchnąć, gdzieś jednak mi się nie udaje przepchnąć, no ale na razie wojnę wygrywamy, więc tyle jest z tym dobrego. Prawda, liczę na to, że w najbliższym patchu to będzie pierwszy system, który będzie naprawiony, to te dzikie fronty, które się robią w tej grze, bo naprawdę ogarnąć to, to jest o wiele mniej przyjemna sprawa i mniej widoczna sprawa. No jakimś cudem, zobaczcie, udało mi się odciąć Francuzów, to jest ich ostatnia prowincja, ale naprawdę nie wiem jak do tego doszło, ale udaje się. Chociaż ta ich ostateczna linia obrony jest raczej nie do ruszenia. No i super, zaczynamy wygrywać wojnę. Wygląda na to, że miałem roszczenia do tych terytoriów tutaj w tym regionie francuskich. Ups. I mamy wielką kapitulację Francji. W sumie też nie wiem, co wygrałem. Chociaż nie, no bardzo dużo terytoriów im zabrałem, bardzo dużo. Zdobywamy Tunis, wreszcie Francja mi się nie dołącza do tej wojny, nie muszę tutaj przybijać 500 000 wojska. Super sprawa. Uwielbiam, jak podczas jednej wojny odpala mi się druga wojna w Afryce i muszę zdobywać tutaj te nic nie warte prowincje, no przynajmniej na razie nic nie warte. Jeszcze mi się dowódcy sami teleportują znowu. Nie! Dlaczego mi się odpaliła jakaś rewolucja, jak tutaj nawet nie było paska postępu do żadnej rewolucji? O co chodzi? Mam dość! A jeżeli, drogi widzu, lubisz oglądać jak się męczę, no to polecam ten odcinek ze Szwecji, gdzie rozpoczynam kampanię 1715 roku, gdzie muszę Szwecją przetrwać wielką wojnę północną, sam przeciwko wielu przeciwnikom.